Szanowni rodacy, chciałbym serdecznie Was powitać w Polsce, a także wszystkich rodaków na emigracji. Szanowni rodacy, przyszedł tak zwany czas refleksji. Odbyły się wybory prezydenckie, gdzie nasz lider Paweł Kukiz uzyskał wspaniały wynik. Na ten wynik pracował cały naród. Tak, cały naród. Dzisiaj się okazuje, że nasz lider Paweł Kukiz ten wspaniały wynik roztrwonił. Tak, muszę powiedzieć, z całą odpowiedzialnością roztrwonił. Bo jak można powiedzieć inaczej, kiedy Paweł od 10 maja praktycznie do połowy lipca nie istniał. Nie było go nigdzie. Nie odbierał telefonów, nie kontaktował się z swoim elektoratem, a na koniec pozbył się własnego elektoratu i zaczął tworzyć ruch Pawła Kukiza, obywatelski ruch Paweł Kukiz 15, obcym, wynajętym, nazwijmy, wojskiem. Dla mnie to niezrozumiałe. Jak można w tej chwili iść na wojnę? Na wojnę ze systemem, zostawiając własne wojsko w domu. No przecież ci ludzie, którzy tak entuzjastycznie działali na poczet naszego lidera, dzisiaj są pozostawieni sami sobie i szukają swojego miejsca po prostu w innych partiach, w innych ruchach. Nie mogę tego zrozumieć, dlaczego Paweł Kukiz w taki sposób postąpił. Ja jako pierwszy, Piotr Rybak, wówczas wiedziałem, że będę bił się z koniem. Poinformowałem Was wszystkich apelami poprzez media, że Paweł kroczy złą drogą. Dzisiaj okazuje się, że miałem rację. Paweł Kukiz ostatnio oznajmił, że samorządowcy z Lubinia mieli własne listy. A przecież ja o tych listach mówiłem. Tylko Paweł. Jeżeli oni mieli własne listy, jeżeli oni działali przeciwko nam wszystkim, przeciwko narodowi polskiemu, to dlaczego żeś szybciej się ich nie pozbył? Czekałeś, aż sami odejdą? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie chcę Ci zadać publicznie. Paweł, kto i dlaczego ustanowił dwa komitety? Komitety, które tworzyły i działały dla Twojego dobra podczas wyborów prezydenckich. Jeden komitet, który powstał w Katowicach, z nas wszystkich, z narodu, z inicjatywy, i drugi komitet, który powstał w tej chwili dzięki Tobie i samorządowcom. No przecież ta awantura, jaka powstała wkoło Ciebie, to właśnie powstała z powodu samorządowców. Dzisiaj oni odeszli, tylko pytam się, dlaczego oni tam byli? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, Paweł, dlaczego odwróciłeś się od całego elektoratu, który tak dzielnie dla Ciebie pracował? No przecież cała Polska żyła entuzjazmem, że rozwalimy ten system, że ten system już się w tej chwili kołysał, tak powiem. Bo jak można powiedzieć inaczej, kiedy ponad 3,5 miliona ludzi Tobie zaufało, a Twoja popularność i popularność naszej działalności, naszego ruchu wzrastała. Ty byłeś w pewnym momencie najlepszym, najlepiej szanowanym politykiem w kraju. A poparcie prawie było 33%. Dzisiaj jest zaledwie 8% i myślę, że po referendum spadnie do zera. Pytam się, dlaczego nie posłuchałeś wtedy mnie osobiście, kiedy prosiłem Cię, że natychmiast tworzymy ruch obywatelski ruch Pawła Kukiza, który stworzymy program naprawy państwa polskiego, program działania. Między innymi miał być w tym programie program JOW i wiele rzeczy innych, które interesowały nas, naród. Chcieliśmy postawić w tej chwili Polskę na nogi, a nie na głowie, bo do tej pory stoi na głowie. Niestety, Paweł, Ty skanalizowałeś, tak powtarzam, mówię z całą odpowiedzialnością, Ty skanalizowałeś wspaniały zapał ludzki. Nie wiem, czy to zrobiłeś nieświadomie,
Czy to zrobiłeś to w taki sposób, że byłeś sterowany przez pewnych nieodpowiedzialnych, postawionych ci osoby? Ja nie mogę tego zrozumieć jako Piotr Rybak, który przez 7 lat razem z Tobą walczył na barykadach o Polskę obywatelską, że w przypadku, kiedy mieliśmy tak blisko to szczęście, to Ty to wszystko zaniedbałeś. Dzisiaj koncertujesz. Tak, jeździsz i koncertujesz. Mówisz o Jowach. A przecież ja mam pytanie i zadaję Ci to pytanie. Za czyje pieniądze Ty koncertujesz? Ten Twój zespół razem z Tobą mówi, że Ty tych pieniędzy nie bierzesz. Paweł, takie bajery może stawiasz swoim w tej chwili, nie wiem, ale nie mi. Ty koncertujesz za pieniądze społeczeństwa polskiego. A przecież myśmy mieli jeździć do ludzi. Mówiłeś mi, pamiętaj Piotrze, od 1 czerwca, tam gdzie nie byliśmy, jedziemy do ludzi i dalej ludźmi rozmawiamy. I tak się miało stać. Właśnie, tak się miało stać, a stało się całkiem inaczej. Rozwaliłeś, zniszczyłeś, nie jednoczyłeś. I dzisiaj próbujesz cokolwiek robić. Paweł, już jest za późno. Już jest za późno. Praktycznie, Paweł, po 6 września Ty już jako tej chwili polityk nie będziesz istniał. I bardzo dobrze, że nie będziesz istniał, bo o takich polityków, którzy się otaczają takimi ludźmi jak Sanocki, Lodowski, to trzeba zapomnieć jak najszybciej. Dzisiaj przemawiam do Ciebie, ukochany narodzie polski. Przemawiam do Was wszyscy rodacy. Musimy stworzyć nową inicjatywę. W tych wyborach, które były tak blisko zasięgu naszej ręki, nie zajmiemy żadnych kluczowych pozycji. Wejdą tylko do parlamentu karierowicze, ale nie ludzie, którzy chcą ten system zmienić. Bez tego proszę Was o jedno, byśmy się jednoczyli i przygotowali się do następnych wyborów parlamentarnych za 4 lata. Bo jeżeli nie odzyskamy Polski do Polaków, to dzisiaj, za parę lat, będą mieli do nas pretensje nasze dzieci, nasi wnukowie i powiedzą, co zrobiliście, dlaczego tej Polski nie ma. Dlatego, kochani rodacy, przemawiam do Was i proszę Was, byśmy się jednoczyli dla dobra nas wszystkich, byśmy mogli odzyskać naszą matkę, naszą ojczyznę dla nas wszystkich. Dlatego dziś przemawiam, bo widzę, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Powstały 24 komitety wyborcze. Pytam się, czy w taki sposób odzyskamy Polskę? Zamiast się jednoczyć, to my wszyscy tworzymy własne jakieś ruchy Palikota, ruchy Pawła Kukiza, ruchy pana Izdebskiego, ruchy... I tak mogę wymieniać po kolei. Stworzyliśmy tak zwaną prywatę z ruchów działalności społecznych. Nie. Takim sposobem Piotr Rybak nie chce iść po Polskę. My musimy stworzyć alternatywę dla rolników, żeby w końcu tą nieuczciwą partię PZL, a powiem ZSL, rozrzucić na wszystkie strony świata, żeby już nigdy, a nigdy nie mogli istnieć w tej chwili na scenie politycznej. Żeby PO rozgonić tych zdrajców narodowych, a także inne partie, które nie służą narodowi polskiemu. I jeszcze jedno. Właśnie. Wynagrodzenie partii politycznych i wiele innych. Nie ma. Chcecie działać, panowie partyjniacy, to działajcie za swoje pieniądze. Nie działajcie za pieniądze społeczeństwa polskiego, bo na to nie ma zgody. Nie ma zgody także Piotra Rybaka. I kochani rodacy, będę walczył. Będę walczył wytrwale. Wytrwale dla Was, dla moich dzieci, dla moich wnuków, dla przyszłości, dla Polski. I powiem jedno. Polska musi być dla Polaków. Polska musi się otaczać patriotami wielkimi, a nie zdrajcami. Dziękuję bardzo.